Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie ponownie. W Gorzowie Wielkopolskim, w Bibliotece Herberta, trwa festiwal literacki Warto czytać nad Wartą. Niektórzy z Państwa pewnie są z nami dzisiaj od południa. Jeśli Państwo dotrwali, to na koniec wspaniała niespodzianka. Mam zaszczyt przedstawić Zbigniewa Zamachowskiego, który przeczyta nam dzisiaj dzienniki 1954 Leopolda Tyrmanda. Dzisiaj już o Leopoldzie Tyrmandzie rozmawialiśmy, ale teraz wrócimy już do samego tekstu. No niestety w takich warunkach, jakie nam epidemia, na jakie nam epidemia pozwala, czyli przed pustą salą, ale wyobrażamy sobie, że każde krzesło to jest jeden monitor, za którym Państwo nas oglądają. Zatem dzięki wsparciu ministra kultury i dziedzictwa narodowego możemy ten festiwal odbyć i myślę, że w przyszłym roku również będę mógł gości, którzy odwiedzili naszą bibliotekę, zaprosić ponownie. A tymczasem życzę Państwu miłego wieczoru. Leopold Tyrmand, dziennik 1954. 1 stycznia. Rano ukorzyłem się przed Bogiem. Jak zawsze, z racji świąt, początków, końców, rocznic, urodzin, imienin, spełnień i w ogóle przy każdej okazji, jaka się do tego nadaje. Oraz z innych powodów do metafizycznych rozrzewnień. Skąd? Stąd, w imię Boże. Zacznijmy wreszcie ten dziennik. Wiążę z nim niejasne nadzieje, jakże więc bez Boga. Dziennik to opłukiwanie złożoności szczegółu, tego co drobne. Tak powiedziałby pisarz wrażliwy i subtelny. Zupełnie nie wiem, skąd mi się wzięło to zdanie, ale wiem, że nikt, kto nie brał się do pisania dziennika, nie może pojąć trudności. Jest to trudność praktyczna. Jak zapisać mikrobiologię dnia, albo naszą własną psychomagmę? Jak egzystencja zrasta się w codzienność, niezwykłość naszego istnienia w zwykłość? Ale że nie sposób bez selekcji, bo w ogóle bez selekcji nikt niczego nie robi, mimo że niektórzy bardzo chcą, więc tekst ulega organizacji. Dziennik przestaje być spowiedzią, poczyna dawać świadectwo. Czemu? I czy o to właśnie chodzi? Częściowo tak, nie łudźmy się. O świadectwo sobie samemu wystawione. Świadectwo z pierwszej ręki. Przez kogoś najlepiej zorientowanego, choć skłonnego do minimalnych i zwalczanych nadużyć. Ale jak tu zwalczać własne odczucie prawdy, krzywdy, sprawiedliwości? Jakże wyplenić upiększenia z parszywych związków człowieka z epoką? Z drugiej strony chcę sprawdzenia siebie. Klasyczne pożądanie wyrzuconych na margines życia. Nie mam talentu kontemplacji ani daru tworzenia dla samego tworzenia. Jak powiedział kilka dni temu Kisiel, noszę w sobie wielką potrzebę i umiejętność dzielenia się z ludźmi tym, co potrafię wyprodukować od razu. Wiadomo zaś, co produkuje się od razu. Tak powiedział. To prawda. Z powołania jestem dziennikarzem. Konstrukcje moje podlegają gwałtom dezaktualizacji, także nie potrafię pisać inaczej niż dla konkretu w czasie i przestrzeni. Czy dziennik przyniesie ulgę? Systematyczność w miejsce kompozycji? Dzienniki są prustowskie. Ich próby zatrzymania cieni na twarzach, godzin uciekającego czasu, wypukłości na doraźnych wspomnieniach zmuszają do bezinteresowności, której nie ma ani we mnie, ani w mej zwykłej pracy.
Nigdy nie przepadałem za Prustem, ale rozumiem, że można się nim żywić. Wczoraj był Sylwester, więc dziś kac i ból kości. Poza tym pogodziłem się znów z Bogną, co mnie niepomiernie dziwi. Mimo wielokrotnych ostrzeżeń Bogna, demon bezmyślności i egoizmu znów sugeruje, że my jakoby koledzy. Cóż za nonsens. Żeby jeszcze na użytek zewnętrzny dla konwenansu, zbytecznego co prawda, ale zawsze, lecz nie. Wręcz odwrotnie. Gdyby mogła, Bogna nosiłaby ze sobą zmięte prześcieradło do szkoły średniej, żeby każdemu pokazać i opowiedzieć. Koleżeństwo, jej zdaniem, ma być między nami wewnątrz wzajemnego stosunku. Zupełne nieporozumienie. Ponad 16 lat różnicy i potworna przewaga umysłowa. Opiekun, wychowawca, nauczyciel, przyjaciel, ukochany, kochanek, nawet mąż, uchowaj Boże, ale nigdy kolega. Bogna jest arcytworem przyrody, to fakt. Wobec tego wierzy w nie do pokonania hegemonię swych 16 plus coś tam lat, w potęgę czystej formy. Niedawno zagrała znów kolegę wobec osób trzecich, na co nie mogłem się zgodzić. Wyrzuciłem ją, po raz nie wiem który, z mieszkania i z życia. Przez 2 dni jej nie było. Siedziała jakoby w domu i bolał ją żołądek, co w jej przekonaniu jest znakiem cierpienia. Bo Bogna mnie kocha. Tak uważa i twierdzi. Co to za miłość? Nie wiem. Nie ręczyłbym za nią, znając Bognę. Ale jakoś kocha. Na swój sposób. Bez zbytecznych i trudnych wątpliwości. W Sylwestra zatelefonowałem, bo przyrzekłem. Znamienne dla tego, co mnie łączy z Bogną, system skomplikowanych odpowiedzialności. Trochę obowiązku, trochę satysfakcji, trochę zależności. Bogna marzyła o tym Sylwestrze od pół roku. Przygotowała sobie suknię, kreację swojego krótkiego życia. Dziś w Warszawie taka suknia to próba charakteru, wyczyn i osiągnięcie. Nie mogłem jej odebrać tego balu. Mogła to być nasza ostatnia wspólna impreza i po niej koniec, ale nie mogło jej nie być. Miałem zaproszenie do klubu dziennikarzy. Dlaczego mi jeszcze przysyłają? Nie wiem. Sylwester u nich to dzisiejsza warszawska ekskluzywność i snobizm. Wycofani z placówek dyplomaci, plastycy, literaci, aktorzy, trochę komunistycznych możnowładców prasy i propagandy, potentaci biur oraz bliżej niesprecyzowani dandysi gospodarki planowej i niedobitki walk klasowych. Elita. Elita. Prawdziwa władza i wpływy, czyli partia, rząd i starannie dobrany proletariat w Politechnice. Na balu oficjalnym za barierą z ubiaków. U dziennikarzy fraki i smokingi sprzed wojny lub nabyte za granicą lub uszyte przez spółdzielnię krawiecką Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także maseczki, baloniki i tubylki w krajowej organdynie. Dla mnie nie było to takie proste. Miałem niedawno wirusowe zapalenie wątroby i zakaźną żółtaczkę, a więc ani kieliszka wódki. Jak funkcjonować? Warszawa jest dla mnie składnicą znajomych. Mam tu ich potężny zapas ze wszystkich środowisk. Na takim balu znam chyba połowę zawartości ścian. Tu trzeba być szybkim i twardym. Inaczej trudno to przeżyć. Riposty muszą być natychmiastowe i na punkt. A ja bez kropli alkoholu, wypruty, konwersacyjnie nieagresywny, niemal łup byle kogo. Czułem się staro, było mi niedobrze i niesłusznie. W tych warunkach, przyznać trzeba, Bogna była jak z nieba.
Wyglądała ślicznie. Wysoka, smukła, ciemna, bez krzty chemii na cienko skrojonej twarzy, włos w kurtynę, koloryt i pełnia ramion i piersi jak z Ingresa lub choćby Czachurskiego. Suknia prosta, z ciemnozielonej tafty, czarne baleryny i ustylizowana odpowiednio na nieśmiałość pensjonarki, co to już wie, co w niej siedzi, ale jakoby nie wie, co z tym zrobić. Bezbłędna stylizacja. Starsze panie uwielbiają natychmiast poradzić, podzielić się tym, co wiedzą i co już samemu nie wychodzi. Panom pocą się ręce. Idąc, otwierała szpaler spojrzeń i ja to lubię. Jacyś faceci dopiero co z Francji jęknęli, że niby się znają. Juliette Greco, ale to pudło, bo Bogna lepsza. Nie puszczała mej ręki z lekko wilgotnej dłoni. Pierwszy taki bal w jej życiu. Całowała mój policzek w tańcu. Nie można jej było oderwać od mojego zmęczenia i rozdrażnienia. Była grzeczna, nieśmiała, oddana, czyli taka, o jakiej wiedziała, że ja chcę, aby była. Na pokaz? Taktyka? Chyba nie. Instynkt mówił jej, że jeśli my mamy dalej ze sobą, to teraz, w tej chwili, musi być pomocą, której potrzebuje. Odciągnął ją na chwilę pewien scenopisarz z tych przystojnych i sławnych, co to im się wszystko ostatnio na komunistycznej fali udaje. Przyleciała po tańcu, jakby ją kto gonił. Czy mogłem wytrwać w mych zamiarach po tylu darach? Stycznia. Po południu był u mnie Herbert. To jeden z najlepszych moich współczesnych. Moim zdaniem poeta numer jeden swego pokolenia, a może i całej naszej połaci dziejów powojennej Polski. Wie się o nim jeszcze niewiele, drukował mało, trochę w tygodniku powszechnym. Nie spotkał się zresztą z entuzjastycznym uznaniem wśród katolików, ale my wszyscy w tygodniku byliśmy zgodni, że to klasa sama dla siebie. Że on jeszcze pokaże, jak mu tylko pozwolą. Zbyszek Herbert nie ma jeszcze 30 lat. Jest szczupły, trochę słabowity, o za szerokich biodrach. Ma uczniakowaty, wesoło zadarty nos i podejrzanie łagodne, jasne oczy. W ich błękitnej miękkości jest nieszczerość i upór. Jest grzeczny, życzliwy, spokojny, lecz w uprzejmości czai się wola i krnąbrność i jakaś wyczulona przewrotność, z którą lepiej się liczyć. Mówi cicho, interesująco i wie, o czym mówi. Nosi w sobie dużą i bezinteresowną erudycję, którą bez wysiłku przetapia na dowcip i wdzięk. Uprawia moralną czystość, bezkompromisowość i wierność samemu sobie trochę na pokaz, ale w tak solidnym gatunku, że nie można przyczepić się do niczego i nie można odpłacić mu niczym poniżej głębokiego szacunku. Oczywiście cierpi nędzę. Zarabia kilkaset złotych miesięcznie jako kalkulator, chronometrażysta w spółdzielni produkującej papierowe torby, zabawki czy pudełka. Pogoda, z jaką Herbert znosi tę mordęgę po ukończeniu trzech fakultetów, jest wprost z wczesnochrześcijańskiej hagiografii. Ta pogoda to precyzyjnie skonstruowana maska. Kryje się za nią rozpacz człowieka,
który boi się, że przegrał życie w niepoważnym pokerze historii, w którym stawką były ideologiczne przywiązania i honory. W konsekwencji tego zgubnego nałogu nie jest w stanie pomóc starym, schorowanym rodzicom, czy wymknąć się innym zgryzotom. Przypomina człowieka, który pochylił się nad studnią życia i którego doszedł stamtąd przeraźliwy smród, ale który się także wpił spazmatycznie w krawędź, aby się nie cofnąć i za żadną cenę nie przenieść rozmarzonego wzroku w cukierkowe landszafty. Mnie łączy z Herbertem przyjaźń dziwna. Wiemy mnóstwo o naszych myślach i wzajemnych zaufaniach, ale oddzielamy od nich skrupulatnie sprawy naprawdę osobiste. Nie zwierzamy się sobie, więc nie wiemy o sobie rzeczy najważniejszych. Każdego z nas gniotą z pewnością intymności do przekazania z potrzeby najprostszej higieny psychicznej, lecz jest między nami coś nieprzekraczalnego. Może to i lepiej. Stycznia. Moje życie jest życiem bez komfortu. Mieszkam źle. Organizowanie pożywienia na co dzień urąga pojęciu cywilizacji. Wystaję w kolejkach za chlebem, sprzątam. Pozbawiony jestem wygód i ułatwień dostępnych mężczyźnie w moim wieku i o moim potencjale zarobkowym w krajach demokratycznych. Myślę, że dziennikarz mający coś do powiedzenia nie obywa się tam bez mieszkania, domu, samochodu, zagranicznych podróży, czyli bez akcesoriów bytu dość elementarnych i na pewno nie najważniejszych, ale pomocnych w szukaniu owych celowości istnienia na wyższym piętrze. Inna rzecz, że wystarczyłoby połknąć pigułkę multibinga lub wstrzyknąć sobie w duszę dawkę cynizmu, lub po prostu uwierzyć. Gdybym zgodził się sprzedać reżimowej propagandzie choć część mych profesjonalnych możliwości, zachowując, jak marrani, prawdę w sobie dla siebie, znalazłoby się auto i mieszkanie ze służącą. Ciekawe, kto ze znajomych to marran. Ale transakcje z reżimem nie bawią mnie. Na marrana się nie nadaje. Nie wiem, czy potrafię się angażować w jakiekolwiek wiary tak głęboko i przewrotnie, ażeby je pieścić na dnie serca i żonglować ich potępieniem na pokaz. Nie znoszę nudy i psychicznych mdłości, zaś nadmiar wiar nuży. Natomiast skłamałbym, gdybym narzekał na brak w mym życiu luksusu. Życie bez luksusu? Skądże znowu? Luksus jest najcenniejszą specyfiką mej egzystencji. Jest rekompensatą za brak komfortu, auta, willi, żony, dziatwy, rodzinnych upojeń. Mój luksus, ekwiwalent tylu dóbr, wynika z mej kondycji w komunizmie. Skrzy się dobroczynnym bogactwem. Mój luksus to pełen konsekwencji fakt, że jestem bezrobotnym. Pracujący, przymiotnik in loco rzeczownika dla zaplanowanej emfazy, to u nas mistyfikacja, sól społeczeństwa i kryptonim niewolnika. To kulawy superlatyw, który mało co komu przyniósł dobrego. Mój luksus wspiera się na tym, że wyraz ten do mnie się nie stosuje. Nie mam z nim nic wspólnego. Semantyczne pudło. Co nie znaczy, że nie pracuję. Przeciwnie,
Pracuję intensywniej i wydajniej od innych, lecz na zewnątrz skonstruowanego przez komunistów perpetuum mobile. Mój luksus zbudowany jest na dwóch pylonach wolności i jednym poczuciu wyjątkowości. Pylony to wolność od dyscypliny pracy i wolność od zajęć pozasłużbowych. Poczucie wyjątkowości zasadza się na Schadenfreunde. Jakże mało jest w tym kraju takich facetów jak ja. A jak są, to przeważnie udają, że nie są. Podczas gdy ja na pokaz. Otwarcie. Przed całym światem. Stycznia. W autobusie linii 116 byłem świadkiem niecodziennej ponurości. Małe dziecko oparło zabłocony bucik o przeciwległe siedzenie. Jakaś pani usiadła i zabrudziła sobie płaszcz. W chwilę potem twarze biorących udział w kłótni wykrzywiły się dziko i odrażająco. Karczemne wyzwiska i płacz dziecka wypełniły autobus. O co? O zabrudzony płaszcz. Co tam Gogol, który dopiero z kradzieży płaszcza potrafił uczynić tragedię? Dziś, w dziesięciolecie Polski Ludowej, dwie kobiety o zawiedzonych, szarych twarzach, ubrane grubo i tandetnie, podmalowane tanią szminką, gotują się do rwania sobie włosów z głowy o grudkę błota na płaszczu. Lecz kto tu ma prawo do wyniosłych analiz, do wygodnego ponad? Ile dniówek trzeba dziś wyrobić, aby mieć na płaszcz? Ile miesięcznych wypłat odczekać, aby kupić lichotę, która ma zastąpić tak wiele? Żyjemy w świecie bez wybaczenia dla dziecka za nieważną szkodę, w którym nie ma miejsca na życzliwość ludzką po godzinnym czekaniu na mrozie i w błocie na zatłoczony autobus. Tłocząc się i gniotąc w jego zimnym, dusznym od wyziewów wnętrzu, taplając nogami maś na podłodze, klnąc nędzę, pracę, czekanie, cały ten lodowaty, głodny dzień, ludzie szukają ujścia dla swych niedoli. Ktoś musi być winny. Dziecko chce nam zniszczyć płaszcz? Zatłamsi dziecko. W oczach kobiety w zabrudzonym płaszczu tliła się żądza mordu, rozorywania oczu, wszystko jedno komu, aby za to wszystko... Jakże miło w taki dzień przeczytać w gazecie o 25-leciu pracy Mieczysława Foga. Tyle lat śpiewania. Nie w kij dmuchał. Wiadomo, piosenkarz Warszawy. W domu obwierzle cicho i ciepło. Można wyciągnąć się na łóżku, czytać Trybunę Ludu lub przebierać we wspominaniu kobiet. Spróbujmy opisać Bognę. Nie będzie to łatwe, jako że Bogna to raczej zwarta całość bez twórczych sprzeczności. To nawet, co w niej przejrzyście pospolite, śmieszne i niegodne uwagi, w sumie składa się na jakąś inność, nawet oryginalność, nawet styl, trochę zadziwiający u takiego szczyla. Bogny nie sposób omieść spojrzeniem, pominąć, nie zauważyć. Jest narysowana i pokryta kolorem.
wypełnia sobą chwilę lub rzeczywistość, zajmuje miejsce w przestrzeni z jakimś wizualnym hałasem. To też powiedzenie, że Bogna ma wyjątkowe to czy owo, choć czysta prawda o jej oczach, włosach, postaci jednak zawodzi, skoro to czy owo jest w niej zawsze zdominowane przez sumę kształtu, gestu, poruszeń, uśmiechu, grymasu, czasem drażniącego lub odpychającego, lecz bezbłędnie wkomponowanego w całość. Można rzec, że Bogna ma wspaniałe nogi, gdy się patrzy na jej nogi. Stopa wąska, łydka, długa i kielichowata. Uda pełne, smukłe, o cieniutkiej, smagłej, jakby usilnie pielęgnowanej skórze. Hojność natury, która po prostu taką skórę dała, sugerując wyższą niż naturalna doskonałość. Długość nóg Bogny, acz przemożna i uderzająca, służy proporcjom. Osadzony na nich tułów jest krótko i pysznie sformowany, pełen zwartych krągłości, biodra i pośladki pełne, lecz nie masywne, talia mocno wcięta, barki i plecy proste, ramiona wiotkie, dziewczęce, lecz silne, dłonie, palce, paznokcie podługowate, pod śmiało, wysoko zarysowaną szyją obojczyki, rozrzucone przestronnie, niżej piersi, ciężkie i sterczące, zadziwiająco foremne wbrew obfitości. I twarz Bogny. Kombinacja czerni włosów, brwi i oczu z białością zębów i zdrowym pąsem policzków. Jej siła uderzenia jest nie w doskonałości rysów, lecz w aliażu barw. Bowiem nos, usta, wargi, Bogny, acz szczodrze narysowane, giętkie i ruchliwe, są ekspozycją przywar. Ujawniają bezmyślność i kłótliwość, które nie zdobią twarzy. Lecz często składają się w uśmiech dziecinny, wrażliwy, bezbrzeżnie wesoły, za który się Bognie mnóstwo wybacza. I skóra Bogny, której apogeum nie tylko na udach, lecz na szyi i piersiach, a także na płaskim brzuchu wokół pępka. Cieniutka jedwabistość promieniująca ciepłem przechodzącym w opal złocistość, kolor i płeć Bogny. Pokryta jeszcze dziewczęcym meszkiem, pachnąca świeżością dopiero co uwolnionych soków. W ostatecznym napięciu Bogna jakby tężeje, spina się, wysuwa, oddala jak najdalej uchodzi i ucieka na króciutki strzęp czasu po to, aby zaraz rozpłynąć się sama w sobie, wchłonąć i zanurzyć mnie w kąpieli z siebie. Przez moment jej bezmierna, dziecięca wdzięczność jest wszędzie, w czarnych szparkach oczu, w uśmiechu, w zapachu, w spokojniejącym rytmie ciała. I to jest wspaniały od niej prezent za każdym razem. I od życia. I od losu. Można to nawet nazwać na ułamek chwili szczęśliwością. I co z tego? Lutego. W sklepiku na Mokotowskiej, prywatnym, gdzie zawsze dostanę masło, stały za mną dwa pierwowzory filmu pod nazwą Przygoda na Mariensztacie. Murarki, czyli panie zatrudnione w przemyśle budowlanym.
Na ekranie wyglądały ładnie, choć nie zachodnio. Rzeźko i jędrnie, nieco rzepiasto, pełna ręka dupy, ale tak czyściutko i kolorowo, że nic tylko tulić i pieścić. Autentyki dziś za mną jakby różne od swej filmowej wersji. Coś w nich z prehistorii, jakiś nawrót do typu jaskiniowego, troglodytyzm ludzi rodzaju żeńskiego. Jeszcze nie kobiety, mimo że usta umalowane i papieros w palcach. Kombinezon na tymże bezkształtny waciak ujawniają jakieś ponure obojniactwo. Zatracenie cech kobiecych, wyraźny brak męskich. Nie odróżnisz, jak nie spojrzysz, gdzie trzeba. Cofnięcie na wcześniejszy szczebel rozwoju, tysiąclecia temu zlikwidowane przez cywilizację, naraz odrodzony w komunizmie. Są brzydkie, specjalną brzydotą kobiet nieładnych, które uciekając od kobiecości tylko pogłębiają szpetotę, rażą nią. Coś nie chce mi się wierzyć, ażeby ta, co stała za mną, po przyjściu do domu, kąpieli i włożeniu ładnej sukienki, wracała do kobiecości. Jakiś hermafrodytyzm zostaje. Wszyscy w sklepie, mężczyźni i kobiety, patrzyli na nie z szyderczą niechęcią. Że komunizm cofa koła historii wstecz w każdym zakresie, to jasne dla każdego, kto sobie tu pomieszka. Nigdzie chyba nie cofa ich tak daleko, jak w sprawach płci. Pod śmiesznie zakłamanym hasłem równouprawnienia kobiety mija w szaleńczym tempie w tył wszystkie epoki rozwoju, zostawia hen za sobą erę niewolnictwa i z dumą ląduje w początkach homo sapiens na ziemi. Zaciera różnicę, słynną i błogosławioną la différence, źródło uniwersalnej wszechludzkiej kultury. Biedne, otumanione lub zgwałcone przez nędzę adeptki powrotu do pierwotności określanego oficjalnie jako nowe, nie rozumieją jeszcze swojego upadku. Kiedyś, gdy w życiu ich nadejdzie chwila upomnienia się o kobiecość, będą zapewne bezradne. Nic im nie pozostanie, jak zakląć: o kurwa! Czyli poszukać ulgi w tak przełomowym sformułowaniu kobiecości, że pozwoliło niegdyś kobiecie opuścić pieczarę i pierwotność i wkroczyć w cywilizację. Osobiście nie uważam życia mego za barwne. Było jak dotąd wypadkową określonej epoki. Co drugi człowiek mego pokolenia wystawić może podobną listę. Tak samo niewyjątkowy jest fakt, że podczas wojny zwiedziłem kilka krajów, mieszkałem w kilkunastu miejscowościach, poznałem kilkadziesiąt miast, przejechałem kilka tysięcy stacji kolejowych z północy na południe i ze wschodu na zachód Europy, a także za każdym razem z powrotem w różnych punktach mapy przebywałem w więzieniach i obozach koncentracyjnych, które w kilku wypadkach opuszczałem bez uprzedniego porozumienia się z kierownictwem owych zakładów. Moje wyroki wypełniłyby mi życie, gdyby ci, co je ferowali, byli w stanie ich dopilnować, lub ja dochowałbym im wierności. Gdybym miał określić mą najgłębiej ukrytą, niewidzialną, gołym okiem, toczącą mnie od wewnątrz wadę, rzekłbym, że jest nią niesolidność. To termin złożony i rozciągliwy w moim wypadku. Ani mój ubiór,
Ani moja punktualność, ani słowność, ani systematyczność życia i nawyków, ani wrodzony konserwatyzm, ani pedanteria i pryncypialne umiłowanie porządku, ani rzetelność w stosunkach z ludźmi i sprawach codziennych nie dają pojęcia o mej niesolidności. Oczywiście świadczą przeciw niej. Ale jak woda podskórna gryzie ona budowle większe i ważniejsze, wiązania konstrukcyjne światopoglądu i erudycji. To, co wiem, wiem niesolidnie. Jestem intelektualnym Dorobkiewiczem. W latach, gdy zdobywa się całożyciową dyscyplinę umysłu, ja bądź grałem w hokeja czy tenisa, bądź całą siłę wyobraźni, giętkość rozumowania i intensywność rozważań poświęcałem zakątkom ciał kobiet, których jeszcze nie znałem. Wybierając kulturę jako warsztat, postąpiłem niesolidnie. Ukarany zostałem permanentnym handicapem. Towarzyszyć mi będzie do końca mych dni. Lukier inteligencji zamiast prawdziwego chleba wiedzy. W człowieku, w życiu, w świecie cenię inteligencję, heroizm, wierność, bezinteresowność, odwagę. Niemniej jednak poważam, a może tylko bardzo mi się podobają, sceptycyzm, przezorność, drwina, wątpliwości, niezależność, skuteczność, praktyczność. Co nie przeszkadza mi w okazjonalnym sentymentalizowaniu, zamyśleniach, nostalgiach, rozmazaniu pod wpływem strzępu melodii, mgły i bujnej zieleni łagodnych parków. Odczuwam silne wzruszenia na widok aktów wiary i honoru. Czyn jako poryw budzi we mnie gorące emocje o symptomach fizycznych, jak ucisk w gardle i płonące uszy. A przecież uwielbiam i używam tego czasownika świadomie. Poprawność. Zacząłem nawet powieść, która, o ile mi się uda ją skończyć, będzie ideowym manifestem poprawności. Apoteozą umowności, panegirykiem na cześć mądrej konwencji. Kategorią moralną, którą najgłębiej szanuję, a może nawet kocham, o ile kochać można zasady, jest lojalność, co nie przeszkadzało mi zdradzać przy każdej niemal okazji szczerze przeze mnie kochane kobiety. Czy sam w sobie coś cenię i poważam? Tak. Subiektywne, lecz nieustanne i drobiazgowo badane przeświadczenie, że o ile wiem, nigdy w życiu nie wyrządziłem żadnemu człowiekowi świadomie krzywdy. W tym miejscu rzec można, że naturalny liryzm takich oświadczeń jest naiwnością, jak każdy fundamentalizm wejrzeń w samego siebie. Niemniej jednak. Dziękuję bardzo.